Myśl na dziś to inspirujące wypowiedzi ekspertów ze świata psychologii, zdrowia, mindfulness i szeroko pojętego self-care'u. Zacznij dzień od chwili refleksji i niech ten podcast stanie się częścią Twojego uważnego poranka. Nowa Myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Partnerem podcastu jest marka Health Labs Care. Producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. I chodzi po prostu o to w takim dużym, dużym skrócie, że my ludzie postrzegamy czas poprzez to, że patrzymy na zegarek, na telefon, no i widzimy, która jest godzina, tak? Teraz jest 11, patrzę na zegarek, wiem, że jest 11. Natomiast wszystkie komórki w naszym ciele, wszystkie narządy postrzegają czas poprzez to, jakie światło trafi do naszych oczu. I tu się robi ciekawie. Ponieważ skoro światło jest informacją, która daje czas całej biologii naszego organizmu, no to fajnie, jakby to światło się zmieniało w ciągu dnia. Fajnie, jakby nie było stałe, prawda? I tak się okazuje właśnie, że słońce, czyli naturalne światło, ono się zmienia. Inne światło jest, jak słońce wschodzi, inne światło, jak zachodzi, inne, jak jest w zenicie. To po prostu daje informację naszego organizmu, co powinno się dziać w danym momencie. Tak? Czy powinniśmy być najbardziej pobudzeni, czy śpiący? No dosłownie wszystko. A obecnie, niestety, ale ludzie żyją przy stałym świetle przez większość dnia. No bo jakby się tak zastanowić, to co, wstajemy rano, patrzymy na telefon, tak? Wyłączamy budzik, przeglądamy Instagram, maile, Facebooki i idziemy do pracy i w pracy siedzimy przed komputerem bardzo często, wracamy do domu, no to jakiś Netflix, telefon, tak? Więc sztuczne ekrany są z nami tak naprawdę przez większość dnia, a czasem nawet i nocy. I jak się okazuje, sztuczne ekrany emitują stałe światło, które daje informację do naszego ciała, że mamy 12 w południe. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację taką, że jesteśmy w domu o 22, 23, chcemy się wyspać, bo jutro jest jakieś mega ważne wydarzenie z życia. No nie wiem, egzamin, jakiś wywiad, podcast, cokolwiek, coś po prostu mega ważnego dla nas. No i zależy nam na tym, żeby się wyspać, zregenerować, żeby rano być po prostu świeżym i wydajnym. Ale nasz organizm myśli, że jest godzina 12 w południe, no bo siedzimy przed telewizorem albo jeszcze przeglądamy telefon, więc nie zacznie wydzielać nam melatoniny, hormonu odpowiedzialnego za sen, za regenerację. Melatonina to jest taki właśnie rycerz ciemności, który ma przygotować nasz organizm do snu i zregenerować wszystko, co się, że tak powiem, zepsuło w ciągu dnia, tak? To jest taki cykl światła i ciemności, czyli w ciągu dnia człowiek funkcjonuje, działa, a nocą ma się regenerować. Jeżeli ten mechanizm jest zaburzony, czyli melatonina się nie wydziela albo wydziela się w bardzo małym stopniu, w efekcie czego w nocy się nie regenerujemy albo bardzo słabo się regenerujemy, niektórzy się budzą w nocy, muszą się budzić salwą budzików, żeby w ogóle wstać. No i to nie jest naturalne. To nie jest naturalne. Wtedy dochodzi do przesunięcia rytmu dobowego, czyli znowu ta cała nasza biologia, wszystkie operacje w naszym ciele są rozstrojone. I właśnie światło jest największym dawcą czasu, czyli to światło, jakie trafia do naszego oka, ma ogromne, ogromne znaczenie. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify lub iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.